If we don't immediately make it clear to Brezhnev where we stand, then on December 8, 1980, 18 Soviet divisions will have the operational ability to invade. Dla mnie jest to historia trzymająca w napięciu do samego końca. We need to stop this process right now. We are to threaten Brezhnev with nuclear annihilation on the basis of one report from our agent. Tam nie chodzi o to, że ktoś dostanie linijką po łapach, no. Ani nie przypnie się nikomu spinacza na nosie, nie. Tam konsekwencje są takie, że jest... pali się ludzi w piecu. Nie! David, who is he? I'm sorry, sir, but that information is classified. Put me through to the president. Pułkownik Ryszard Kukliński był świetnym planistą, strategiem i być może przewidział przyszłą trzecią wojnę światową, wojnę atomową. I postanowił współpracować z Amerykanami w kraju, który był pod bardzo silnym wpływem Związku Radzieckiego. His operational code name at least? Jack Strong, sir. I starał się zrobić coś, żeby, jak jemu się wydawało, uratować swój kraj. To, co ja mówię tobie, to совершенно секрет. Tak точно. You're going to Warsaw. Każde miasto zetrą z powierzchni ziemi, zamienią Polskę, kurwa, w jedną wielką Hiroshimę. Tak znaczy, wojna. Ta powszedniowność odchodzi na drugi plan. Rozumiesz? Dla mnie ten film jest właśnie o losie samotnego człowieka, no, który tak strasznie chciałby zrobić coś dla swojego kraju, a wszyscy myślą, że odwrotnie, że on nie szanuje tego kraju. Remember, the Soviets know they've got a rat, but they still don't know in which army. Tell Siegel to stop, or we'll lose him. Amerykanie, którzy z nim współpracowali, nikt o nim nie mówi per agent, szpieg. Wszyscy mówili do niego przyjacielu po imieniu i mówili, że to było strasznie dziwne uczucie, kiedy oni, Amerykanie, patrzyli na niego, kiedy mieszkał już na Florydzie i patrzył w stronę Polski przez ocean, palił papierosa i płakał. Tęsknił. Szpion ili głupiec? Budują dla siebie schrony, bo szykują się na wojnę atomową. To nie jest tylko film sensacyjny o bohaterze, który walczy. Ta historia jest niesamowita, niczym grecka tragedia. Coś ty zrobił? Pracowałem dla obcego wywiadu. Co wy robicie? Myślę, że gdyby Amerykanie mieli taką postać, gdyby był Amerykaninem, gdyby był urodzony tam, myślę, że zrobiliby o nim już parę filmów. This information is more valuable than anything ever provided by Penkovsky. If only he wouldn't end up like Penkovsky. Dobrze, że powstał taki film, żeby się zastanowić nad losem tego człowieka, który miał tak, jak mówią Amerykanie, tak duży wpływ na losy całego świata. Mamy w sztabie zdrajcę, na usługach Amerykanów. Możemy cię ewakuować natychmiast. Ale ja jestem u siebie. Polsze! Robota jest śpion! Zabiją nas. Zapraszam serdecznie na film Jack Strong.